Szanowni Państwo, dźwig licencyjny z drzwiami automatycznymi lub jak kto woli, zręb zasuwany. Wersja typowa ze stycznikami pomocniczymi, choć jak się nie mylę, opisana funkcjonalność dotyczy, zdaje się, każdej jednej z takimi drzwiami. Bowiem ktoś, kto projektował, przewidział potrzebę tego, by ograniczyć maksymalny czas otwarcia drzwi. A dlaczego? Na wypadek zaistnienia przeszkody, ale też przeszkodę w postaci użytkownika takiej windy zwłaszcza. Jestem więcej niż pewien, że to nie paprochy w prowadnicy, nie zatarte łożyska czy rolki, albo zerwany pasek będzie najczęstszą przeszkodą przy otwieraniu lub zamykaniu drzwi. Lecz człowiek. Ten, który z jakiegoś powodu uparcie stoi w drzwiach. Więc następnym razem, jadąc taką windą, gdy was drzwi ścisną, zamiast kląć na zepsutą fotokomórkę, lepiej chwalić sprzęt za to, że gdy ta fotokomórka faktycznie nawali, winda pozostanie funkcjonalna. Popatrzmy zatem, na jaki czas uda mi się utrzymać drzwi otwartymi, przesłaniając fotokomórkę. Mianowicie, każde przesłonięcie fotokomórki przedłuża nam ten czas. Teraz powinien odpaść przekaźnik 589. Fotokomórka go z powrotem przyciąga, ale tylko do pewnego momentu. Bo w pewnym momencie, o właśnie, już mi to nic nie daje, chyba że wcisnę listę naciskową. Ponieważ został przekroczony czas otwarcia drzwi. Ale chodzi o to, że jeżeli tutaj człowiek stanie w takich drzwiach i wystarczająco długo poczeka, teoretycznie 30 sekund. Kondensator, to dopiero listwy naciskowe mają za zadanie zmusić tego człowieka do pomyślonku, żeby może jednak wyszedł z tych drzwi, przestał blokować tą windę i dał jechać innym. Druga sprawa, drzwi teraz zamykają się wolniej, ponieważ robią to tylko na styczniku docisku. Pojedźmy sobie teraz niżej. O właśnie, one się zamykają już dużo szybciej. Jeszcze raz z fotokomórki spróbujmy. Dużo szybciej, jeszcze raz przesłonię. Uwaga, puszczam fotokomórkę. Zdecydowanie krócej. Popatrzmy jeszcze raz. Fotokomórka działa, jeszcze działa i jeszcze działa. Próby zamknięcia odbywają się na pełnej prędkości. Działają dwa styczniki zamykania i docisku. W momencie, gdy wyładowały się kondensatory i przekaźnik 592 odpadł, fotokomórka jest już ignorowana, a zamykanie odbywa się wolniej. Działa wyłącznie stycznik docisku. Jeżeli przytrzymamy listwę czujnikową aż do pełnego otwarcia, lub 589 zdążył odpaść, czyli wystarczająco długo nie zasłanialiśmy fotokomórki ani nie wciskaliśmy listew, tak jak teraz, to 592 znów zadziała i zacznie liczyć czas na nowo. W tym materiale to wszystko z mojej strony. Dziękuję serdecznie za uwagę i liczę na to, że od teraz każdy, kto ten materiał obejrzał, będzie bardziej świadom sytuacji, w której stara zrębowska winda znowu ściśnie go w drzwiach. Natomiast tym, którzy faktycznie stali w drzwiach i trajkotali jak najęci, blokując windę i winda ta faktycznie ścisnęła dupę, no cóż, dobrze wam tak, łobuzy.